Klient wysłał do mnie konsolę PS4 Pro po burzy, ale niestety koszta go przerosły. Więc co? Odkupiłem całą konsolę za 100 zł. Dlaczego? Bo okazało się, że uszkodzony jest w konsoli PS4 Pro zasilacz, spalona płyta główna, nie wiadomo co jeszcze. Sam zasilacz do 4 Pro na ten moment kosztuje 4,5 zł. Do tego doliczmy koszt naprawy płyty głównej, robi się już z 800, jak nie więcej, bo nie wiadomo co tu jest uszkodzone, więc co zrobiłem, właśnie tak jak wspominałem, kupiłem ją za 100. Zobaczymy, czy dzisiaj damy radę naprawić sprzęt po burzy, a płyta wygląda całkiem fajnie, także już Wam pokazuję, bo tutaj nie trzeba być wielkim znawcą, żeby zobaczyć problem. No i patrzcie, nastąpił co? Pierun jakiś, sieć elektryczna, zapewne telewizor spaliło, poszło przez filtry na transmitter. W transmitterze po prostu jest dziura. Powiem Wam, że rzadko się spotyka aż taką dziurę w Panasonicu. I spora szansa, że oczywiście tymi liniami sygnałowymi poszło to gdzie? Tędy, 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 tędy i weszło do procesora APU. I wtedy procesor jest spalony i nic z tym nie zrobi. Więc dzisiaj zrobimy pomiary na sucho, na mokro. I zobaczymy. Może się uda. Także kadłub przesuwamy na bok, żeby nam tu nie blokował przestrzeni. No i wyjdzie w praniu. Większość konsol po burzy daje się naprawić, tylko że koszty są kosmicznie wysokie, bo jeżeli szlak trafi PCH, czyli most, szlak trafi transmitter, plus jeszcze jakaś drobnica, to same części kosztują 300, 400 do 500 zł części, plus zasilacz, kolejne 400, części wtedy 900. Jest sens robić dla klienta? Nie, nie ma, bo 4 Pro teraz w 2023 roku ile będzie kosztowała? 1100 zł, 1200, w pełni sprawna, nie? Więc takie buty. Także zaczynamy, dobra. Miernik w łapę, idziemy na minionka. Sprawdźmy, jak w powiększeniu wygląda transmitter, bo będzie co oglądać. O, 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 już jest. Patrzcie. Ale jest piękny. Robimy jeszcze zoom taki maksymalny. I słuchajcie, w środku tego krzemu, czyli krzemu tego układu, jest właśnie scalaczek i z niego idzie wiele ścieżek. I te ścieżki po kolei idą do tych pinów, które my lutujemy standardowo na co dzień. Także tutaj... Ale go przyjarało. No pierdyknęło fest. Nawet ciężko jest to pokazać na minionku. Teraz tak. Przydałoby nam się ujęcie na podgląd z miernika. Na live'ach często mi tego brakuje. Weźmiemy miernik w łapę i pomierzymy sobie po kolei. To nawet na zasilaniu. Zobaczcie na tym kondensatorze. To jest sekcja zasilająca transmitter. Jaka będzie rezystancja względem masy? Oczywiście 0,2 Ohma, pełne zwarcie. No wcale mnie to nie dziwi. W tym miejscu były filtry. Wy to widzicie? Ale są przyjarane. Ja cię kręcę. No nieźle walnęło. W każdym filtrze jest taka dziureczka. Dawno nie spotkałem się z aż takim uszkodzeniem po burzy. Kurde! Te kondensatory są zwęglone. Ujojojojoj, tu będzie sporo roboty do zrobienia. Nie oglądałem tej płyty wcześniej pod mikroskopem, więc jesteście teraz ze mną. A jak jest druga strona laminatu? Jak tam rezystory, diody? No a jak, patrz. Diody Zenera zjarane. Wypaliło je w cholerę. Widzicie to? Z diod? Diod, wiadomo. Nic nie zostało. Ajajaj. Dobra, zabieramy się za robotę, bo tu mamy spore zwarcie. Także po kolei będę demontował. Tutaj nie ma co szukać w tym momencie na siłę Wally'ego. Tu trzeba na początek po kolei demontować wszystko, co wygląda podejrzanie. Potem potrzebna będzie płyta dawca i z niej będziemy przerzucali komponenty. Także hotter w rękę, nagrzewamy laminat. Ja cię kręcę, tak samo tutaj. No kolejna dioda z tej strony. Widzicie to? Ta dioda. Ten rezystor. Wszystko po prostu zmieniło kolor. Przywaliło z grubej rury. No i komponenty nie wytrzymały.
Ciekawe, ile voltów w tym wypadku mogło tutaj się pojawić. Macie wiedzę? Czasami jest tak, że jak za mocno walnie pierun, to aż spawa cynę. Nie da się tego w taki normalny sposób zdemontować i trzeba rwać. Ciekawe, czy gniazdo HDMI i jego piny są całe, czy są też przyjarane. Ale jaja. Mogliśmy na live'a taką konsolę ogarnąć, no ale nic. Będzie na drugim kanale. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzę. Jeśli sobie z nią poradzę. I teraz grzejemy transmitter. Także być może dzisiaj Was zaproszę na materiał godzinny, albo i lepiej. Chyba, że będzie sytuacja, w której zbyt dużo rzeczy jest popalonych i z automatu to idzie do kosza i utopię 100 zł. Niewykluczone. Czyli tak, z tej strony laminatu wszystko jest pousuwane. Zobaczcie, jaki jest brudny laminat od wystrzału, od pieruna. Jeszcze tak, sprawdzę sobie w ogóle gniazdo HDMI, jak wygląda w środku. O, druty, piny od gniazda HDMI są piękne. Nie ma żadnego problemu, widzicie to? Jest elegancko. A czy LAN jest spalony? Właśnie. LAN. O nie! O nie! O nie! Dlaczego? How dare you? Do dupy. Wiecie dlaczego do dupy? No bo kurde, jeżeli LAN spali w PS4 Pro, to na 99% mostek też szlak trafi. Dlaczego? Bo linie sygnałowe od LAN-u idą bezpośrednio do mostu. Także te rezystory są zjarane, ten kondensator jest wystrzelony, z niego no, zostało wielkie G. Tu był kiedyś kondensator, czaicie? Takie coś. Ale pierdyknęło. Tak teraz zastanawiam się, że mógł być z tego materiał na kanał główny, no ale niech będzie tutaj. Grzejemy dziada. Pyk. Przełamany w pół. Szok. Zbieramy kolejne części, człowieku. W przypadku płyt do PS4 Pro jest ten problem, że ten bolec od spodu, który jest od zasilania, on powoduje, że się wszystko wygina. Niekomfortowo się wtedy pracuje. Kiwa się cała płyta, wiecie? I przez to jest, no tak niewygodnie. No nic. Ściągamy kolejne elementy. Czekajcie, bo tutaj ostrości trochę brakuje. Będziemy szukali Wally'ego. I grzejemy. Właśnie tak. Tyk. I ostatnia dioda. No i jak teraz to wygląda? Ale bardzo mi się temat nie podoba. Nie wiedziałem, że na LAN-ie było zwarcie. Nie wiedziałem, bo zakładałem, że wiecie co, spalił się tylko transmitter, wymienimy transmitter, jego drobnice, sprzęt zadziała. A teraz tak na 90% jestem pewien, że mostek się CXD90 46GG też będzie do wymiany. Właśnie ten mostek BGA, ten układ. Bez jego wymiany raczej się nie obędzie. Aczkolwiek no mogę się mylić. Pomierzymy to zaraz. Co teraz możemy zrobić? Znowu miernik w łapę i mierzymy rezystancję. Rezystancje są kluczowe.
Także postaram się materiał możliwie najmniej przycinać, bo wiem, że wy to lubicie. Nie wiem dlaczego. Gdzie chcecie to widzieć, co dokładnie się dzieje, nie? Ja bym osobiście wolał już pokazać, kiedy ja już pokazuję ten pomiar i tak dalej, no ale każdy lubi inaczej, a ilość komentarzy do tego, żeby było bez przycięć, jest spora, więc dzięki za aktywność w komentarzach, więc gitara. Teraz tak, topnik, Master Chief. Chodź tu, John, chodź. O, John, potrzymaj mi. Cyk, idziemy na minionka, musimy zrobić porządek, bo żeby się nie okazało, że wiecie, o co chodzi. Zwarcie się zrobi na cynie, a ja potem się będę zastanawiał, co było nie halo. Teraz musimy trochę tej cyny wymieszać. Za chwilę tą cynę zbierzemy. No i zaczyna się batalia, kurde bele. Jakby to był live na kanale głównym, to by to trwało z 2-3 godziny lekko. Natomiast może tutaj będzie szybciej, ale nie gwarantuję. Postaram się ograniczyć do minimalnej ilości klepania, gadania, ale nie obiecuję, że tak będzie, nie? Dobra, teraz tak, to pyk. No i znowu się zablokowała ta plecionka. O, wyszła, dobra. Chodź tutaj, chodź baby. I grzejemy, cyk. Lecimy dookoła. Pole masowe. Pyk. Tutaj laminat. Tutaj. Te pola są usunięte. Te. No i jeszcze tutaj był jakiś kondensator. No dobra. Myjemy. Kurde. To są już grube tematy, kiedy aż tyle jest usterek. To jest czasami walka z wiatrakami. Pytanie, czy Syskon, który jest po drugiej stronie laminatu, przeżył. Bo jak on jest klepnięty, to jest po naprawie. Tego już nie zrobi. Ale się dowiemy. No jest laminat brudny, nie domyjemy tego. Teraz tak, idziemy na drugą stronę. Znowu. Gąbeczki wyciągam kolejny raz. I tutaj widzicie, jak to jest, kiwa się, bo nie wiem, czy wy wiecie, o co chodzi. Te dwa bolce są, nie? O to. O, w sumie z tej kamery pokażę, kurde. O te bolce. No wyos dziadu. One powodują, że kładę tą płytę na równym, to to się kiwa całe, nie? No bo to jest problematyczne, więc przez to się konsolę źle lutuje od spodu. Gdzie to było? HDMI jest z tej strony. Szukamy ostrości. O. Ciekawe, czy te rezystory są sprawne. Zmierzę je. Bo zawsze jakaś tam szansa jest. Tylko widzicie, inny z punkt ostrości dzisiaj u mnie, a u was, więc poczekajcie, musimy to skompensować. O. Myślę, że będzie lepiej. I obraz zmierniczka naszego. Niechaj będzie w ten sposób. Mierzymy rezystory. Z tego co pamiętam, powinny mieć chyba po 2 kOhm względem masy. 1,9 kOhm, tak. I drugi. 1,9, no dokładnie. 2 kOhm, są sprawne. Teraz tak, jeszcze ta sekcja zasilająca względem masy w kiloomach rezystancja. To jest najważniejsze. Pamiętajcie, tutaj musi być wysoko. Nie może być rezystancji rzędu, nie wiem, 30 ohmów. Tak samo teraz na bezpieczniku. Kiloomy, 20 kiloomów i rośnie. Dobry znak. Kurde, źle jest. Patrzcie, tu jest kondensator. I z tej strony mamy masę, ale z prawej mamy niestety zasilanie.
Widzicie rezystancję 0,9 ohma. Kurde bele. Jest do dupy. Jest źle. Jest dalej coś gdzieś upalone. No i będziemy szukali tego Wally'ego. Niestety. Dobra, idziemy. Zbliżmy się. Coś czuję, że na sekcji zasilającej transmitter, o właśnie na tym pinie, który zaraz wam pokażę, na niej będzie niska rezystancja, ale sprawdźmy. Nie. Błąd. Czyli rezystancja wysoko. To dobrze. Dla mnie to jest spoko. To jest ta sama linia. Tutaj kolejna linia zasilająca. To jest, myślę, ta sama linia. Ale tam niestety źle pokazywało. Zatem będziemy musieli podbudować naszą skrętką internetową. Ewentualnie jeszcze inny myk. Bo wiadomo, do konsoli PS4 Pro nie ma schematów, więc nie ma czym się posiłkować. Dlatego mierzymy rezystancję. Sprawdźmy na tej linii. Widzicie tą grubą ścieżkę? No ta gruba ścieżka przy bezpieczniku TH2001. To jest V-in od tego układu. Tutaj mamy rezystancję wysoką. No to to jest na plus. Teraz sprawdźmy tą nogę. Też wysoko. Ale wyjście jest... Na bezpieczniku jest wysoka rezystancja. Tak. Tu jest ok. Ale niestety właśnie ta linia. Na niej 0,9 ohma. A na drugim układziku one są pewnie o bardzo podobnych parametrach. 0,5 megaohma. Co zrobimy w tym wypadku? No bo wiadomo, piorun walnął. Coś ujarał. Musimy znaleźć Wally'ego. Albo demontujemy układ, czyli ten układ zabieramy i robimy pomiar, albo od razu lutujemy kabelek i robimy próbę zwarciową. Najpierw zdemontuję układ, zobaczymy, żeby nie było. Ściągamy dziada. Come on. No baby. Poszło. Płyta się kiwa, no bo musi się kiwać. Co tu dużo mówić? Będzie się kiwała. Ja już przygotowuję kabelek pod próbę zwarciową, a my miernikiem sprawdźmy sobie, jak ta sekcja zasilająca, czy na tym kondensatorze, czyli na pinie numer 5, bo to jest kropka, to jest jedynka, nie? Czyli mamy 1, 2, dwójka masa, trójka sygnałowy, czwórka, idzie na bezpiecznik i piątka. Ej, bez kitu, ten układ tylko był spalony. Patrzcie. W tym momencie na tym kondensatorze jest rezystancja wysoka. Regulator, który załącza zapewne 5 V przy HDMI, był spalony. W tym momencie na tym kondensatorze właśnie względem masy, bo z tej strony mamy masę, tak samo nieważne, czy złapie do gniazda, jest rezystancja wysoka, a od górnej strony oczywiście nisko, bo to jest masa. No dobra. W sumie jeszcze może być jedna opcja. Już wam mówię jaka. Mostek, czyli układ ten, może mieć w sobie spalony kontroler LAN-u, ale konsola włączy się, da obraz, tylko nie będzie LAN-u. I wtedy trzeba się zastanawiać, czy komuś opłaca się inwestować w wymianę tego układu, żeby tylko LAN przywrócić, czy jednak nie. Pytanie, co z aktualizacjami, czy ona później przejdzie aktualizację przez internet. Tego nie wiem, bo czegoś takiego nie robiłem. Teraz na bieżąco sobie o tym głośno myślę. Dobra. Co teraz? Przydałoby się zmierzyć ósmą nogę od BIOSa. Dlaczego nie? Bo jak na BIOSie będzie zwarcie, a wiadomo, była burza niezła, pierdyknęło, no to
wszystkie kroki dozwolone. BIOS jest tutaj, więc sprawdzamy. O, jest rezystancja wysoka. Patrzcie na miernik. Dobrze to rokuje. 3,8 kilo ohma na 8 pinie. Jest gitara. Teraz możemy sobie przemierzyć tą przetwornicę RT. To jest chyba 5066, jakoś tak. RT5069A. To jest przetwornica, można na nią powiedzieć, główna, bo ona wytwarza zapewne 1,2 V, 3,3. Czekajcie, chciałem miernik wam pokazać. I na tych cewkach nie może być nigdzie niskiej rezystancji rzędu 30 ohmów. Na razie tak, 3,8, kolejna sekcja, 2,9, kolejna cewka, 0,9 kilo ma bardzo ładne rezystancje. Potem będziemy mogli mierzyć tak naprawdę napięcia, nie? Najpierw na sucho oczywiście lecimy z rezystancjami. Jeszcze jedna rzecz. Sprawdźmy, czy naocznie coś jeszcze nie jest walnięte, bo czy nie widać czegoś, co jest dalej spalone. Jeszcze tutaj objadę cyną. Już wyrównajmy to, żeby się potem nie zastanawiać. O. Dawaj cynę, Spox. Mr. Spox, dawaj cynę. Jedziemy, bach. I plecionkę od Sinu Servisa. I pyk. Poszło, poszło. Książkowo. I znowu szmatka w ruch. I myjemy. Ostatnio kupiłem u pana Chińczyka jakieś takie buteleczki, kurde, do aplikowania terpentyny, PCC15 i tak dalej, i tak dalej. Całkiem spoko się nalewa, że tak powiem. Wymyte, wymyte. Myślę, że wygląda. Dobra. Teraz tak, przelećmy po płycie dookoła i zobaczymy, czy nie ma czegoś uszkodzonego tak naocznie, czy nie jest zjarany jakiś układ. Pamięci VRAM, kondensatory, przetwornice, od USB. Nic tu złego nie widać. I teraz tak, cała ta naprawa ma sens, dopóki ten układ nie jest walnięty. To jest Syscon. Jeżeli on siądzie, to jest po temacie. Jeżeli on by się teraz nagrzewał, co za chwilę sprawdzimy pod termowizją, to jest koniec naprawy. Nic z tym nie zrobi. Jest jeszcze spora szansa, że moduł od Bluetootha też się zjarał. Niestety ilość uszkodzonych komponentów może być zatrważająca. Odwróćmy płytę. O, przykleiła się do tego. I teraz z tej strony. Czy coś złego będzie widać? Bateria Panasonic jest. Możemy sobie ją zdemontować. Teraz na potrzeby serwisowe nie jest konieczna. O, chodź tu. Nie lubię tych zapięć. Wiem, że są proste i szybkie, ale do mnie one nie przemawiają, bo się często te ramiona rozłamują od ściągania. Wiecie, top się wypracowywuje. Czy tutaj coś widać? Tutaj mamy kontroler od USB 3.0. Hub nasz? Hub? Hub? Jak mówicie na to? Sterownik napędu Mediatek, żadnej dziury nie ma. Kolejne sekcje mają się dobrze. Przetwornica od procesora, która steruje tymi tranzystorami. To już są takie dosyć mocne przetwornice o wysokich częstotliwościach. Nie wiem, ile tam amperów jest, ale myślę, że nie mało. Czy coś jeszcze złego widać? No nie. Jeszcze tak, myślę, że nie pamiętam, jak się ten wzmacniacz nazywa. Nigdy tego nie pamiętam. Myślę, że ten układ jest zjarany. Ale kto wie. No i teraz właśnie, słuchajcie. Z LAN, to jest LAN. Ej. A nie, już myślałem, że ścieżki wypaliło. Aczkolwiek trzeba to zweryfikować, czy te ścieżki są całe, bo mogło je zwęglić od pieruna. Czy jest przejście od pinów do tego dupka. Ale możemy sobie zmierzyć rezystancję na tych 2-4, na 8 liniach. Jaka jest rezystancja względem masy? Bo myślę, że nie powinna być jakaś, no nie może być 0.
Ale mogę się mylić, bo nie wiem, jak jest na sprawnej płycie. Sprawdźmy. 0,6 ohma. 0,6. Może jakimś... No nie. Na tym pinie mamy 2,7. Może tak ma być, ale to zweryfikujemy na drugiej płycie. 3 ohmy na drugiej parze. 1,8 ohma. 7 ohmów skacze. 280 ohmów. 280 ohmów. Także albo faktycznie to, co poszło do mostu, ubiło go, bo te ścieżki, patrzcie, idą tędy. Droga kończy się w tym miejscu. I one wchodzą w głąb laminatu. A gdzie przechodzą? Przechodzą właśnie w tym miejscu, pod mostem. Bezpośrednio komunikacja jest organizowana, realizowana przez most, niestety. No ale dobra. Teraz to podłączymy sobie zasilanie i sprawdzimy, czy ta płyta w ogóle reaguje na włącznik, bo tego nie wiem. Wcześniej była martwa, bo zasilacz spaliło, płyta z dużymi zwarciami, więc ona też nie mogła się elektrycznie podnosić, więc kto wie, kabelek sobie przygotuję, 5 V też ustawione. Sprawdzimy, nie? Na termowizji, czy będzie dobrze, czy będzie jednak źle. Termowizja. Jest jakaś termowizja? Jest. Dobra. Teraz się zastanawiam, poczekajcie. 5 V to wszystko. Cyk, cyk, cyk. I zasilacz. Korat. Puszczamy zasilanie. 3, 2, 1, go. I zobaczcie, płyta pobiera 80 mA i stoi w miejscu. Nie podoba mi się ten stan rzeczy. Myślę, że jak odwrócimy płytę, to będzie się PCH nagrzewał. Zobaczycie za chwilę. Tak myślę. W tym momencie widać, że delikatnie mostek jest ciepły, nie? Ale to delikatnie, reszta to odbłyski i tak dalej. Ale mostek ciut gorący, ale spoko, znaczy gorący. No. On nawet nie ma 25 stopni. Co możemy teraz sprawdzić tak na szybkiego? Możemy zobaczyć, czy mamy 3,3 V na BIOSie. Potem czy ona reaguje na w ogóle na włącznik, nie? Czekajcie, BIOS jest z tej strony. O, cyk. Miernik mamy, robimy zoom. I mierzymy. 3,3 jest. No to dobry znak. I teraz się zastanawiam, gdzie w tej konsoli jest włącznik. Poczekajcie. Na tej płycie zapewne na tym gnieździe jest włącznik i eject. Dobrze mówię? Myślę, że dobrze mówię. I w tym miejscu jest rezystor, który działa jako power on pad. I zobaczcie, mamy 3,3 V. Jeżeli teraz ściągniemy do masy ten rezystor, to ta konsola, tylko nie mamy podglądu na korada, momencik, to teoretycznie ta konsola może podniesie jakieś zasilania. Zobaczymy. Albo piknie. Próbujemy. 3, 2, 1, go. Nie. Nic się nie dzieje. No i co się stało? Prąd spadł na 5 mA. Jeszcze raz wyłączę i włączę. 17 mA. Znowu wskakuje na 86. No niedobrze. Jeszcze raz próbujemy? Nie. Zwieram w tym momencie do masy rezystor i widzicie, spada na 6 mA. Wszystko mówi, że niestety mostek powiedział papa. Jest taka spora szansa, ale żeby nie było, zrobię jeszcze jeden temat. Podłączę tą oryginalną płytę, wsadzę do budy, Master Chief wadam na bok, o, bo mi tutaj minionek, on nie jest przykręcony przez to, że go przesuwam. Nie mam jakiegoś
złotego panaceum na tą sytuację. Teraz tak. Płyta tutaj. Zdejmujemy zasilanie. I nam zależy tylko na taśmie od włącznika. Czy ona będzie reagowała? Podpiąłem. I teraz tak, korat. Cyk. Zasilanie. I wciskamy jeszcze raz power. Nie. Jest głucho. Konsola nie reaguje w ogóle na power. Widzicie? Prąd się utrzymuje na 87 mA. No i lipa. A eject, eject? Też nie ma. Co tak? Łapie, dobra. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Jest jeszcze jakaś mała szansa, że może mój przewód, który stosuję do testowania, może on tutaj nie do końca jest dobrze stworzony pod tą platformę, więc podłączymy tą płytę do zasilacza Sony i sprawdzę. Do sprawnego zasilacza, bo wielokrotnie powtarzałem, że ja nie zajmuję się naprawą zasilaczy w konsolach, bo mnie to przerasta, więc my zasilacze wymieniamy, śpimy wtedy spokojniej, jest ok. Dobra, to cyk. Zasilacz powinien być tutaj, ok. Już wam zaraz pokażę. Płyta będzie chciała stąd wyskoczyć. O, właśnie. Dobra, to jest zasilacz serwisowy sprawny. Jeszcze trzeba tak podłączyć, żeby gniazda nie wyrwać. No i pyk. To już wpinamy. Zobaczcie. A czekajcie, bo zasilacz korat trzeba schować. Korat, chowaj się, dziadu. O, kabelek z jednej strony. Teraz z drugiej. Wepnijmy sobie zasilacz. Tylko ten kabelek musi schować tutaj. O, właśnie tak. OK. I prąd. Teraz potrzebny jest nam prąd. Kto wie, może zapali, ale życie pokazało, że jak piorun wszedł przez LAN też, no to most mówi papa. W głównej mierze. Gdzie jest włącznik? Tutaj gdzieś, tak? Próbujemy. Nie gada, niestety. O! Na eject reaguje. A na power? Nie reaguje na power. Ale jaja. Widzicie, power wduszam, nic się nie dzieje. Ciekawe, co jest na termowizji. Czy jest jakaś inna reakcja? W tym miejscu właśnie jest mostek. I on tutaj... Widać, że delikatnie jest nagrzany. No niestety, niestety, ale no nie jest kolorowo. Szkoda. Pika na eject, na power nie. Lipa. Co teraz? Trzeba wymienić most. Bez zmiany mostu ta konsola nie ruszy. Ile nagrywamy? 33 minuty. Mamy trochę czasu. Umówmy się, że jak tak maksymalnie godzinę, no to ogarniemy. Więc teraz zrobię pewnie 3 pauzy. Za co przepraszam, ale tak, wyciągamy most. Most, widzicie, już zaczynamy gadać głupoty. Odpinamy zasilacz. Płytę w międzyczasie wstawiam na podgrzewacz, na naszą maszynę JBC. Tak jest, tylko kabelek wypnę. O. Ty wypinaj się, pach. Więc samo ustawienie tego często trwa 5 minut, więc w międzyczasie tak, zakleję kaptonem APU, bo żeby wylutować ten układ, o, tak sobie pod kątem leż, nic ci nie będzie, żeby wylutować most, trzeba nagrzać laminat. Z tej strony laminatu będzie 150 stopni lekko,
Zatem... O. Schowajmy procesor APU. Przywalę mu dwa razy taką kaptonową taśmą, szeroką. Nie wiem, czy ona ma 5 cm, czy ile. Ileś tam ma, nie? Ja zawsze zakrywam takie rzeczy. Takie komponenty. O. Jeden kapton. I on oczywiście odbija wszelkie te promienie podczerwone. Ochrania od przegrzania. Jeśli mamy dobry kapton. Kurde, tu jeszcze przecież cała sekcja HDMI do odbudowy. Tam też trochę jest narąbane tego. Więc widzicie, płyta przygotowana pod wylot. Idę z nią na maszynę, nagrzewam laminat, a w międzyczasie nasz mieciu przygotował mi wcześniej mostek, który był gdzieś tam lutowany do jakiejś konsoli, ale trzeba będzie zrobić jego rebaling swoisty, bo te kulki są nierówne, więc rebaling wam pokażę. Także jak już ustawię to i będę miał sito przystosowane, zaraz wracam. Jestem z powrotem. Stolik przygotowałem, słuchajcie. Od naszego miecia wziąłem sitko, bo on sobie tam okleił to kaptonem, żeby było uniwersalne sito przystosowane właśnie pod mostek w PS4 Pro. Teraz tak, ramiona sobie zmniejszamy, żeby ten układ spokojnie złapać. Płyta w międzyczasie się już nagrzewa, więc pokażę wam podgląd. Tam na płycie jest widoczna termopara, układ, mamy temperaturę 120 stopni. A za ten czas oczyścimy układ ze starej cyny. Dodajmy trochę topnika. Kulkę cynową możemy sobie zrobić. I lecimy. Zobaczymy, czy dzisiaj wygram. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu w tym momencie, czy jak myślicie, ruszy ta konsola, czy nie. No bo to jest sport w tym momencie, bo standardowo żaden serwis nie będzie wchodził aż w taki zakres napraw, bo części, tak jak wspominałem na początku, to jest 500 zł ponad. No jeszcze jest jedna rzecz. Ten prąd pobierany na poziomie 86 mA, który stoi w miejscu, może wynikać z tego, że moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest walnięty i on blokuje. Jest taka opcja, że wymienię most, będzie tak samo, a to Wi-Fi było walnięte, a nie most. Ale przekonamy się, jak wymienimy, więc takie, kurde, zawsze tutaj czyhają jakieś zagadki i w ogóle niuanse z tym związane. Teraz tak, czyścimy. Temperatura na grocie, jakbyście pytali, 290 stopni. Z uwagi na to, że to jest JBC, te groty mają kosmiczną pojemność cieplną. Zależy, które groty, ale akurat ten obecny ma naprawdę jej dużo. Więc 290 w zupełności tutaj wystarczy na potrzeby czyszczenia. Nie ma co tego drenować. Pamiętajcie, zawsze najlepiej jest lutować możliwie najniższą temperaturą, a nie, że ustawisz sobie na lutownicy, na grocie, nie wiem, max. Oczywiście mówimy o grotówce, nie? Że ustawisz sobie 500, no i że szybko ściągniesz kulki. No nie, w tym wypadku ten laminat po prostu nie wytrzyma tego szoku termicznego, no i uwali ten układ. Teraz tak, przykładamy górną część stolika. Musimy sobie wypozycjonować go. O, jak ładnie. I jeszcze śrubokrętem złapać śruby. O, jedna śruba. Ej, deszcz pada za oknem? Seryjnie. Pada deszcz. Ej, źle ustawiłem. Dobra, moment. Chwila. Przegapiłem. Jakby to był live, to już byłoby... Ej, Spox, źle to ustawiłeś. Jeden rząd do góry. A ja bym znowu nie zauważył tych komentarzy na czacie. W sumie ten materiał nie ustawię jako premiera, bo dzisiaj nie dam rady. A tak no mógłbym być z wami razem i pisać o tym. 140 stopni na maszynie. Teraz tak, minimalna ilość topnika, żeby nie było. Hotter w rękę, temperatura 350, nadmuch 1. I nawet nie będę dokładał topnika, bo trochę topnika jest w pędzelku, więc patrzcie. On sobie z tego pędzelka w ultra małej ilości przejdzie oczywiście na laminat. Ja mam wrażenie, że ten procesor jest jakiś krzywy, no ale może mi się wydaje.
Chodzi o mostek. Nic, układamy. A wiem, czego nie przygotowałem sobie. Kule. Kulki dam 0,45. Tylko gdzie ja je mam? Nie mam zaufania do... Oho. Uno momento, por favora. A gdzie są kuleczki? No i wsiąkły. Coś czuję, że nasz Mieciu zabrał mi pojemnik, że czekajcie, idę do Mietka. Nie pomyliłem się. Mieciuś nam, mi w zasadzie, 0,45 zabrał, więc te kulki tutaj idą. Sypiemy kuleczki. Tylko niech wyostrzy. Oho, patrzcie. Obraził się. Obraził się i powiedział, nie będzie dzisiaj ostrości. Ale ja cię wyostrzę ręcznie, dziadu. Dobra, sypiemy kulki. Zdmuchnę je. To jest taki sposób, wiecie, całkiem bezpieczny. Podniosę górną część i jeszcze podygam trochę. Ej, tam są podwójne kulki. Coś jest nie tak. Poczekajcie moment. Tak jest, mamy tutaj intruzów. Kilku, ale mamy. Myślę, że teraz jest ok. Ściągamy górę. O. A resztę zsypuję do słoika. Bo kulki... Kto nie lubi kulek u mnie na kanale? Niech rękę podniesie. Albo napiszę komentarz. Kulki przygotowane. Idziemy na minionka. Zobaczmy, jak to wygląda. Ej, co to ścięło się? Czego to się ścięło? Nie, nie rób mi tego. How dare you? Nie ścinaj się. Kulki mamy ogarnięte, ale słuchajcie. Teraz trzeba pójść na maszynę, bo mamy 150 stopni, więc nagrzewamy od góry dodatkowo płytę i ściągamy układ, więc momencik. Maszyna jest tutaj. Pyk. Lejemy topniczek. O. Jest ok. Górę przysuwamy i zaraz odpalamy nagrzewanie dodatkowe. O, właśnie tak. Zobaczymy, ile czasu będzie schodził. Dzisiaj nie będę ciął tego materiału, więc nagrzewamy go. Grzejemy, grzejemy. Gorąco tu jest. Słowo daję. Mega gorąco. Kopci się. Rusza się mostek. I zabieramy go. Pyk. Jeszcze włączymy dmuchawę. Mam taki system właśnie, który połączony razem z odkurzaczem centralnym zaciąga teraz ten syf, bo to jest dużo, wiecie, kurzu, wszystkiego. Z układu paruje topnik, to są chemikalia, to są same złe rzeczy, więc jeżeli bawicie się w lutowania, gdzie używacie topnik, maszyny BGA, fotery, trzeba sobie ogarnąć jakiś wyciąg, to jest punkt wyjścia, więc ja mam właśnie tamtą rurę, która wygląda głupio, ja wiem, ale to nieźle zsie, więc układ ściągnięty, odkładamy go na bok. Ja zaraz do Was wrócę, jak już się już zrobi tutaj temperatura trochę lepsza. Temperatura się uspokoiła. Idziemy teraz oczyścić laminat z tej starej cyny, więc z powrotem na naszą stację. Więc teraz co? Mieszamy cynę. Widzieliście to wielokrotnie. I zobaczycie znowu. Jedna wielka kulka. Bach, bach, bach. Na spokojnie. Teraz plecionka. Plecionki sobie nie wziąłem. O, gdzieś tutaj. No i teraz polecimy. Polecimy dalej. Momencik jeszcze. A, i mi się zablokowała plecionka. W takim momencie. A już jest lepiej. I zbieramy cynkę.
to już na spokojnie. Nie dociskamy. Mamy to. Teraz szmatka i produkt do mycia. Może to być PCC-15. Trochę się gotuje. Widzicie, jak poskakuje szmatka? Mamy 100 stopni na laminacie, więc szybko odparowuje. Jest gitara. Ok, laminat jest przygotowany. Tam już można powiedzieć, jest jak najbardziej ok. Teraz danie główne, rebalik, kuleczki, lecimy w kulki. O, bez tego, no nudno by było. Nudno, kurde. O, tak, o oh je, yeah. Moje kuleczki, kota kamera. Moment. HDMI, ty, nara. I lecimy z kulkami. 3, 2, 1, let's go. Ramiona stolika na boki. Zluzujmy je, żeby stolik nie zabierał ciepła z układu. I hoterem. Co prawda robię to teraz z dyszą dodatkową, ale myślę, że będzie też widać. I grzejemy. Zaraz te kulki zaczną tańczyć. Już się przesuwają delikatnie. I patrzcie. Czy ta technika rebalingu to jest taka fajna. Tutaj na spokojnie, pach, 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 pach. O nie, zwarcie będzie. Ty, Spox, gościu. Gdzie jest skalpel? Siostro, skalpel. Momencik, bo tutaj intrus. Trzymam skalpelem, żeby się nie zwarły. Come on. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. I lecimy dalej. Grunt to wiecie. Nie tracić nadziei. A jak się coś zwali, to i tak na spokojnie do tego podejść. Pamiętając, że to jest tylko elektronika. No i ile czasu robiłem rebaling układu? Napiszcie mi, kurde, ile to trwało. Wiadomo, przycięta była scena wtedy, kiedy przechodzę na maszynę, ale teraz ustawienie, bach, ciach, jep, jest. Teraz tak, ściskamy znowu stolik, skręcamy ramiona i szczoteczka, drodzy widzowie. I preparat do mycia. Niech to będzie KT6. Mówię, ja jestem zwolennikiem mycia tych układów. Usuwania starego topnika. On już się dezaktywował. Tyk. Zabieramy układ. Bach. Idziemy na blat. Kładziemy jeszcze szmatę. Układzik i teraz ten topnik na boki. Wyciągamy, bo to chodzi, żeby od środka na zewnątrz, czyli w zwolnionym tempie, w ten sposób robię. A, czekajcie, bo tu nie ma autofokusa teraz, bo kamera zastrajkowała. Niech będzie tak, czyli w zwolnionym tempie robię od środka na zewnątrz. A na szybkości to nie wiesz, w którą stronę macham, nie? I w ten sposób wyzbędziemy się pozostałości topnika. Może nie w 100%, ale myślę, że będzie to miało ręce i nogi. Szukajmy ostrości. O, może niech będzie w ten sposób. No i co? Mostek jest. No dobrze wygląda. Kulki są równe, równomierne. Tam może jakiś jeden włosek jest jeszcze. Spójrzmy pod minionkiem. Ej, minionek laguje. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Co ja ci wykonałem? Co ja ci zrobiłem? Że cię nawet myję, czyszczę, płucuję. Dziadu ty. Nie rób mi takich rzeczy. Widzicie? Tak czasami bywa. No ale same kuleczki wyglądają spoko. Jeszcze połóżmy układ i robimy maksymalny zoom. O, tak wygląda armia kulek. Tak jest, to są kulki o średnicy 0,45 mm. Takie coś. Gdzieniegdzie widać taki mikrowąsek, ale powiem wam tak. Ciężko jest go dostrzec okiem, gołym okiem. Ale starajmy się oczywiście pousuwać te woski. Włoski, ja nie mówię woski, włoski. Żeby ich nie było.
Dlatego czyszczenie układów pod mikroskopem, jak znalazł. Myślę, że jest teraz gitara. Ok. Teraz. Topnik idziemy na podczerwień. Na maszynę. Patrzcie, kładziemy topnik standardowo. Cyk, smarujemy dupka. No właśnie tak. Zostaje jeszcze wypozycjonować układ w dobrym kierunku, żeby go nie dać do góry nogami, bo będzie kuku. No i odpalamy za chwilę nagrzewanie. Kulka, kropka jest w lewym dolnym rogu, czyli dla Was najdalsza perspektywa. O, układ trzymam od góry i pensetą sobie go za chwilę wypozycjonuję. To jest mój sposób na zrobienie tego tematu. Termopara, niechaj będzie i odpalamy nagrzewanie. Więc jeszcze górny hiter w dół, pyk. No i słuchajcie, wracam do Was, kiedy już będziemy mieli dosłownie 10 stopni do tego, aż układ siądzie. Ok, mamy 140 stopni na maszynie, odpalamy nagrzewanie od góry, no i lecimy. Zaraz zobaczymy, przy ilu układ siądzie. Come on. No baby. O, już zobaczcie na cynę i... Właśnie w tym momencie układ się poprawnie zalutował. Temperatura 200 stopni. Czekamy jeszcze tak 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wyłączamy nagrzewanie. I znów będę musiał do Was wrócić za chwilę, bo nie ma sensu w tym momencie studzić płyty, bo to trwa 10 minut lekko. Więc jak będziesz ostudzona, kładę ją tu i widzimy się znowu za moment, chwila. Dobra, mam płytę, zaraz ją przeczyścimy i zobaczymy, jak w ogóle będą się sprawy miały, bo mam nadzieję, że będzie wszystko super fajnie, pięknie. W sumie to jeszcze nie koniec tego koszmaru, to się tak wydaje, na razie jesteśmy na moście. Wiecie, o co chodzi, nie? PCH zostało zmienione, zróbmy zoom. Pozostałości topnika domyjmy. To jest punkt wyjścia. Myjemy dziada. I zaraz test. I albo nie będzie tego prądu na poziomie 86 mA, gdzie on będzie stał w miejscu, co będzie oznaczało, że tak naprawdę ten moduł jeszcze jest zwalnięty i on blokuje rozruch. Albo będzie fajnie, ona zacznie reagować na włącznik. Ok, domyte, spoko. No nic, kurde. Gdzie ten kabel? Come on, Spox. Może dzisiaj będzie lepiej, nie? Kto wie, chyba na ujęciu od góry... Nie, na tym ujęciu korady są. I to jest teraz najważniejsze. Czy prąd z 86 mA pójdzie na 200, spadnie na 2, 5, 8, czy będzie stało na 86. Jeśli tak, trzeba znowu płytę na maszynę. Oby nie. A jeszcze jest jedna opcja, uwalony syskon i on obciąża któryś tam regulator, dlatego tak się dzieje. Ale nie ma co krakać, moment, bo to musiałem trochę podgiąć. Bez tego by mi nie weszło na JBC podgrzewacz. No i mamy wpięte, mamy. I puszczamy zasilanie. 3, 2, 1, go. Oho! Zwarcie jest. Dlaczego? No nie! Dlaczego jest zwarcie? Zwarcie jest, nie! Jest szansa, że wlutowany most jest walnięty. Idziemy na termowizję. Kurde! No bez jaj, no nie rób mi tego, dziadu! Nie dzisiaj, nie przy tym materiale, chcę to pociągnąć do końca. Puszczamy jeszcze raz zasilanie. O! A, dobra, kabelki się gdzieś musiały tutaj zewrzeć, bo coś tutaj... Nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale już nie ma zwarcia. Patrzcie na środek ekranu u góry.
Jeszcze raz puszczam zasilanie. 18 mA pobiera. 116 i pytanie, czy zejdzie w dół. 92, 0,23. Jest dobrze, dobra. Powtórzę to jeszcze raz. Szczęście głupiego. Musiałem gdzieś tutaj kabelkiem zewrzeć plusem do minusa, dlatego był spadek napięcia i max amperów. Ale widzieliście prąd. Jeszcze raz, patrzcie. O, tutaj, tu. Patrzcie. Jest 90, 130 i spada z powrotem. Ona teraz będzie reagowała na włącznik. W takim układzie wkładamy ją szybko do budy i zobaczymy, czy w sumie, czy da obraz? Nie. Sprawdźmy, czy zakręci wentylatorem, bo na ten moment to jest najważniejsza akcja. Bo jeżeli wentylator kręci, to już jest względnie dobrze. No i widzicie, tak to jest na serwisie. Jest tyle tych kurde haczyków, tyle rzeczy trzeba wiedzieć, tyle podejmowanych działań. No i jakby nie patrzeć, jeżeli nie jesteś hobbystą w tym, co robisz, nie kochasz tego, co robisz, to takie działania, co nie mają sensu. Nie, bo to... Po prostu nie. Nie. Nikt nie będzie przy tym siedział i urządzał tutaj sztuki dla sztuki. Trochę pasty dam, żeby nie było. Minimalną ilość. Zobaczymy. Teraz chodzi o to, żeby ona się włączyła, jeżeli już, i przeszła na białą diodę. Jeśli przejdzie na białą diodę, to już możemy mówić, oczywiście po terier TC specjalnie nie wkładam, od razu mówię. Jeżeli przejdzie na białą diodę, to jest komunikacja. RAM dogaduje się z CPU. Także wtedy jest sens ingerować w... Co? To nie chcę wejść. W naprawę HDMI. Ej. Co ty się... Nie umiem tego złożyć. A, dobra, już. Trzeba myśleć, zawsze to powtarzam. Myśl i rób, a nie rób i potem myśl, bo to jest zła kombinacja, więc najpierw myślimy, potem podejmujemy działania. Życie pokazało, że nie zawsze się tak da, ale w większości przypadków, jeśli faktycznie tak do tego podejdziemy, no to dlaczego nie? Już 57 minut, au. Znowu będzie długi materiał. Sorry. Chyba, że chcecie takie materiały długie, napiszcie. Teraz tak, trzymając płytę, odwracamy dupka. Montujemy szybko zasilacz. I zobaczymy, jak będzie. W tą stronę to chyba miało być. Pyk. I zasilacz. Pan zasilacz jest z tej strony. W tą stronę. Pyk. To idzie tak. I teraz wkładamy cię, dupku. Dopinamy. Ok. Teraz muszę trzymać płytę od spodu, bo ona nie jest przykręcona, prawda? Ona sobie po prostu luzem leży. Poczekajcie, gdzie jest LED? Z tej strony jest LED. No dobra. Będę dociskał APU, znaczy całą płytę główną do układu chłodzącego. No i zobaczymy, czy to chce gadać. Bo pierwsza rzecz, a wentylator, czy będzie kręcił. No więc wentylator jest w tym miejscu. I czy jego łopatki zaczną kręcić. Także szukamy zasilania. Pyk. No i słuchajcie, próbuję ją włączyć. 3, 2, 1, go. Kręci. Kręci wentylator. Dobrze jest. A jak podczerwień? Podczerwień pokazała, że mostek się nagrzewa. Pamięci RAM wystartowały. Największa temperatura jest oczywiście gdzie? W tym miejscu, na środku. Procesor wystartował, konsoli nie odciął. Dalej wentylator kręci. Bardzo dobrze. I teraz tak. Nas będzie interesowało światełko, LED. Nie widzę, gdzie to mruga. Centralnie nic nie widzę. Nic nie widać. Ej, dlaczego LEDy nie świecą? Płyta cały czas... Wentylator kręci.
teraz mam zagwozdkę. Konsola się przegrzała, bo wiadomo, nie ma klampa przykręconego. Natomiast nie wiem, dlaczego dioda nie świeci z przodu na panelu. Chwila, przykręcimy sobie teraz klampusia. No i kurde, musimy dążyć do tego, żeby faktycznie sprawdzić, czy jest komunikacja z procesorem. Więc albo dioda musi przejść na białe, albo podepniemy pendrive'a, który ma tendencję do mrugania. I na tym mrugającym pendrive'ie sprawdzimy, że jest taka naoczna komunikacja. Także wkręcamy, wkręcamy, dawaj Spox. Bo tu jeszcze w razie czego transmitter jest do odbudowy. To jest sporo roboty, to się tak wydaje. Sama odbudowa transmittera, to można sobie zrobić z tego materiał godzinny, szkoleniowy wręcz, jak naprawić konsolę po pierunie. Tak patrzę, ta tasiemka wpięta, ta wpięta. No okej. Okay. Może tutaj musi być ciemniej. Włączamy jeszcze raz tą konsolę. Na eject reaguje, jeszcze raz włącznik. No, dawaj baby. Dobra, kręci, widzicie? Kręci. Nie mam pojęcia, dlaczego LED nie świeci. Nie wiem. Tutaj trochę mnie to dziwi. Tasiemki są podłączone. Ale nie, nie gada. No nie świeci LED z przodu. Więc teraz tak, pendrive. Zobaczymy, czy będzie mrugał. Poczekajcie. Świeci? Patrz, mruga. Zgasła lampka i zaświeciła się ponownie. Drugi port. Zgasło i zapaliło się. To już jest spoko. Gdzie jest dioda? A spróbujmy ją wyłączyć. Przytrzymałem 2 sekundy i patrzcie, ona za chwilę normalnie, w taki naturalny sposób się wyłączy. O, wentylator przestał kręcić, wyłączyła się. Zresztą, jeżeli będziemy trzymali palucha na włączniku 7 sekund, to ona piknie drugi raz i ma wejść do recovery, nie? Trzymam, czekam. Piknęła. Wentylator dalej kręci. Pendrive mruga. Czyli ta konsola teraz weszła mimo wszystko do safe mode, do recovery. No dobra, jesteśmy tak na 90% naprawy. Nie no, żartuję. Znowu, odkręcam. Ja ci nie puszczę. Słuchajcie, konsola za 100 kupiona. No, niby za darmo. Jej naprawa. No i te części, to wszystko. Kosmos. Ale ja sobie lubię czasami stawiać jakiś challenge i powalczyć, nie? Przecież nie zawsze musi być tak, że o, bo jest, będzie dużo roboty, no to walić to następne, następne i tyle. Bo tylko, nie wiem, kasa by się liczyła. Można powiedzieć, że to sobie robię po godzinach serwisowych, więc to już jest moje własne widzimisię, że sobie pozwalam na takie naprawy. Mam z tego fan, a jeszcze bardziej, jeżeli się uda naprawić, jakby nie patrzeć. A druga sprawa, mogę pokazać swoje błędy i sukcesy. Nie wiem, czy to jest sukces. Ale jakkolwiek, myślę, że takie materiały są pomocne. Ktoś tam skorzysta z tego, nie? Dobra, teraz tak. Sekcja HDMI, powiem wam tak, dużo lutowania przede mną. Jest godzina 4, oj. W takim układzie blat. Żeby tutaj nie męczyć tego za długo, to musimy polecieć grubo. Wszędzie cyna. Za jednym zamachem muszę nałożyć nową cynę. Po kolei. I później będziemy robili tylko przekładkę z jednej płyty na drugą. Jest spora szansa, że to zatrybi.
ale dalej będę się zastanawiał, dlaczego LEDy nie działają. Mówię, albo tasiemka jest zwalnięta, albo pasek przedni jest zwalnięty, bo może wcześniej się coś uszkodziło, o czym ja po prostu nie wiem. No skąd mam wiedzieć? Albo od tej burzy popaliło LEDy, no bo skoro mostek upaliło, to też jest taka opcja, nie? Więc teraz tak, topnik, cyna, lecimy, lecimy. Ale myślę, że to będzie dzisiaj taka jedna z najdłuższych napraw na kanale, to raz, a dwa, najwięcej podjętych czynności, bo nie zakładałem, że aż tak będzie. No ale co tam? Trzeba walczyć, nie? Ej, bo mi się smarek zrobił. Pyk, 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 pyk. Ok, jeszcze na polu masowym, delikatnie. Ej, bo mi zaspawało grota. Teraz płyta, słuchajcie, dawca. Mam tutaj jakąś płytę z PS3 Slim. Ja będę po kolei z niej przekładał elementy, bo to o to się rozchodzi, nie? W tym wypadku szybki teoretycznie temat. Więc grzejemy ją. Transmitter zszedł, cyk, teraz filtry. Dobra, to zaczynamy właśnie od transmitera plus filtry. Z temperaturą nad muchem zjeżdżamy trochę w dół. No i Spox, szukaj Wally'ego. Ok. Najpierw ustawimy sobie filtr, słuchajcie. One nie lubią wysokich temperatur. Parę razy zdarzyło mi się, że te filtry spaliły się od samego wlutu. Więc trzeba na nie uważać. Albo było też tak, że co wam będę mówił, konsola dawała obraz przez dzień, dwa, a już jak już tak fest wystygła, no to przestawały te filtry działać, bo w środku jest drut nawinięty. Dwie równoległe pary drutów. O. I znowu. Dokładamy tego dupka. Gorąco mi tutaj trochę, brakuje mi w tym momencie rękawic moich. Słuchajcie, filtry mamy, płyta główna, jakiś dawca, PS4 Pro. Dobra, jest coś przygotowane, zaraz będziemy brali z kolejnego dawcy elementy, więc nadmuch zwiększam i będę przerzucał. Dwa kondensatory małe, dwa kondensatory duże. Duży, mały, mały, duży. Teraz jeszcze tak, ten rezystor i ta dioda. Pyk. Tu jeszcze mamy ten kondensator. Idziemy na laminat właściwy, no i zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Tam delikatnie chyba inna obsada jest tamtej płyty. Wielkość komponentów może mieć znaczenie. Oho, trafiłem. Dobra, nie zgubiłem kondensatora, więc jeszcze nie ma tragedii. I ustawiamy go. Jeden siedzi. Poczekajcie, bo muszę złapać punkt ostrości. Come on. Tutaj robi się gorąco. Jest naprawdę gorąco. Oho. Kondensatory z tamtej konsoli są ciut większe. Layout jest większy. Nie, nie zmieszczą się. Dobra, na razie je pomijam. Spoko. Później je dorzucę.
pyk. A, jeszcze tutaj dioda i kondensator. Come on. Widzicie, jak to jest. Jak się nie ma w ogóle płyty głównej drugiej na części, ta ścieżka jest przejarana. Ja nie mogę. Widzę przerwę w ścieżce. Lol. Coś się dzieje. Jak to jest możliwe? Ten kondensator był w tym miejscu. I patrzcie, tam jest taka kropka na linii. Siadło. Teraz dioda. Należy pamiętać o odpowiednim kierunku. Dobra. I od razu, jak już jesteśmy tutaj, sprawdźmy tą ścieżkę. Patrzcie. No cuda na kiju. Nawet ścieżka dostała. Wypaliło ją, ale jaja. No powiem wam, że nie wiem, czy miałem aż tyle usterek w jednej konsoli po łuży. Niespotykane, ale jak widać, nikt tego nie reżyserował, po prostu takie rzeczy się zdarzają, więc znowu trochę cyny, pyk. Teraz jakiś drucik by się przydał. Coś pod ręką znajdę. Będzie coś. Dobra. I jeszcze trzeba go zalutować. Koniec końców. Solder maskę położyć, ale to już później. Ok. Skalpel. I odcinamy go. Jest git. Ciekawe, co jeszcze dzisiaj wyskoczy. Ja cię kręcę. Co możemy jeszcze zrobić z tymi filtrami? Słuchajcie, możemy dać trochę topnika, oblutować je z każdej strony, żeby się nie okazało, że one nie łączą. Tutaj w całej tej odbudowie najważniejsze są filtry, to żeby miały przejście od góry do dołu, a żeby nie miały zwarcia pomiędzy lewą a prawą stroną. I później jest transmitter i kondensator, i z drugiej strony jeszcze diody, bo jakby nie patrzeć, tam kondensatory, te, które są na jednym boku czy drugim, a co to jest, a ten wyjarany filtr, one są do filtrowania tego kondensatora, oczywiście do filtrowania napięcia, więc ta konsola da obraz, ale elementy trzeba i tak uzupełnić. Teraz tak, nagrzewamy hoterem laminat. Dawaj, jedziemy. Come on. Come on, come on. Okej, coś tam już ta... Poczekajcie. O, kładziemy go. Wlód tego dupka nie należy do najmilszych. Dociskam od góry. Czekam chwilę. Ta cyna zaraz zastygnie. Mam nadzieję. Czekamy chwilę. Jest git. Teraz tak. Tam jeszcze brakowało mi jednego kondensatora. Tutaj jest taki większy kondensator. Poczekajcie, teraz go zupełnie. W konsoli PS4 Slim są takie kondensatory właśnie, których brakuje mi do Pro. Dokładamy tutaj. Tyk. I znowu kolejny mały dupek. Siadło. I jeszcze to był chyba ten kondensator. Tak coś mi
Intuicja podpowiada. Nie wiem, czy ten, nie pamiętam. Później sobie to zweryfikuję. Coś jeszcze, Spoksie? Z tej strony? W sumie nie. Odwracamy laminat. I znowu będę się bujał z tą kiwającą się płytą. To jest masakra, jeżeli chodzi o tą stronę laminatu. No nie ma nic gorszego. To jest chore. Przydała być taka specjalna platforma, która trzyma tą płytę w powietrzu, a ty sobie podchodzisz, lutujesz. Jest gitara, nie? Nawet przez to, że ona jest taka długa, ja muszę tak wyciągać głowę i patrzeć. Okej, mamy to. Teraz zbieramy tą cynę. A, jeszcze ten układzik był spalony. No właśnie. Ten układzik pięcionogowy. Pięcionóżkowy. No i znowu. Pyk i cynka. Na razie mieszam cynę. Albo w sumie możemy kłaść na to te diody. Co ma być, to będzie, nie? Dobra. I znowu, wiadomo, odbija się topnik, za wiele nie widzicie. Niestety w tej płycie, kurde, diody już zostały zabrane, więc moment, coś muszę wykombinować, ale układ mam. Układ jest od bezpiecznika. Czekajcie chwilę. Nagrzewam z drugiej płyty układ, ok. Mam go w tym miejscu. Siadło. Ciekawe, czy bezpiecznik jest sprawny. Tu jeszcze brakuje dwóch diod. W tym miejscu i w tym miejscu. Także szukamy diod. Na tej płycie w ogóle nie ma. I weźmiemy sobie stąd. Dobra. I lutujemy. Ej, uciekłem. Dobra. Zaraz poszukam kolejne. Mamy jedną, a druga już jest w Nibelungii. Stąd weźmiemy. Come on. Ustaw to, zmniejsz nadmuch, żeby nie uciekła. I to już jest prawie że finał. A w tym miejscu była dioda, czy nie? Kurde, chyba była. Coś mi się wydaje, że była dioda. Tak. Pewnie była. Tak jest. Jakaś jeszcze jedna płyta by się przydała. Jakakolwiek. Może być nawet z PlayStation 5. Mam tu płytę z piątki. Z niej też diodę wezmę szybko. Więc come on. Dawaj. No. Widzicie, ile czasu trwa demontaż? Poszło. Z bólem. A, to jest taka mniejsza dioda. Ojojoj, ale ona malutka. Kurde, uciekła mi. Idę szukać drugiej płyty, robię pauzę. Chwila. Jestem. Znalazłem płytę. Idziemy jeszcze wlutować tą diodę. Upewniłem się, czy ona była. Była. I wiem, że kondensator, który jest z drugiej strony, jest w złym miejscu. Siadło. Sorry, że słabo to widać. Dobra, tutaj coś tam się przewraca, ale nieważne. Fuh.
ten kondensatorek. On jest w złym miejscu. Ty, kolego, idziesz tutaj. Czekajcie, bo mam pod złym kątem całą płytę, więc niekomfortowo się pracuje. Ok, teraz zabieramy cię tutaj, kolego. O, i tak powinno być. Jeszcze na sam koniec ten transmitter. Przejadę go grotem dookoła, bo nie chcę się zastanawiać, czy to w ogóle, wiecie, złapało, nie złapało. Różne są sytuacje, więc w tym wypadku chcę mieć pewność i tyle. Także zaraz odpalamy grot, topnik i pyk, lecimy. Pyk, 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 pyk. Zaraz hotem dogrzejemy ten transmitter. Będziemy po kolei jechali. Chodź, baby. Nadmuch minimalny, może to być nawet 4 litry nadmuchu. Grunt, żeby trochę podmuchać, a te piny pobielimy cyną bez większego problemu. Dobra, dół mamy, teraz góra. Mam nadzieję, że widzicie to. Pyk. Teraz prawa strona. Właśnie tak. I lewa strona. Elegancko. Czy coś jeszcze trzeba? Można te kondensatory. Kondensatory. Ojeju, co ja ci zrobiłem? Baby. Pyk. Jeszcze tego dorównajmy. Jest gitara. Myjemy ją. Myjemy ją. Bo cóż innego zostało, także kurde. Coś to ujęcie czasami ulaga łapie. Mam nadzieję, że ten materiał w ogóle nie okaże się, że będzie tnący się, bo mnie po prostu... Fajnie jest, wiecie, nagrywać materiały, gdzie koniec końców ten materiał jest później płynny. A nie, że wychodzi z tego wielkie G. No i szkoda, nie? Szkoda, bo zawsze jakiś tam materiał jest wartościowy. Nie wszystko w nim jest super proste, ale można z niego coś wyciągnąć sensownego, nie? A, wiem, co jeszcze można zmienić. Linie na tym dupku. To jest ten chyba wzmacniacz sygnału, czy jak on tam się nazywa, od LAN-u. Niech jakaś mądra głowa napisze, jakie jest zadanie tego układu. Tak, ja takich rzeczy nie pamiętam. Nie raz sprawdzałem to, ale po prostu tego nie pamiętam. Taki jestem. No patrz, jak ścinaś na początku. Co ty robisz w ogóle, minionek? Ej, gościu. Czego? Dlaczego? No, piny polutowane, książkowo. Spoko to wygląda. Tym razem myślę, że jest git. Ok. Teraz jeszcze. Zmierzmy sobie rezystancję na tych pinach właśnie tego dupka. Tutaj było po 2 ohmy względem masy. A i właśnie, patrzcie. Ja nie mogę, miałem rację. Kurde. Te ścieżki są wypalone w cholerę. Czajcie? Tu nie ma ścieżki. To tutaj zaczyna się ścieżka. O, w tym miejscu. Czajcie? To są ścieżki. Reszta ścieżki. No co? No piorun ją wypalił. Nie ma. Szok. Po prostu szok. Jakim cudem? Nawet stąd. Szaleństwo, to jest szaleństwo. Tak czy siak sprawdzimy z tej strony rezystancję do układu, do mostu, jaka ona występuje, bo na pamięć tego nie znam, a chcę się dowiedzieć, jakby nie patrzeć. Ok, cyk. Miernik mamy pokazany, gitara i teraz mierniczek przykładamy. Ile jest na pierwszym? 1 megaohm. Na drugim?
1,3 mega ohma. Pamiętacie, wtedy tam było 2 ohmy, 7 ohmów, 10 ohmów, 3, 4, po 1,3 mega ohma w tym momencie mamy. Czyli to wszystko ma ręce i nogi. Tak jest. No i co, do pełni szczęścia jeszcze trzeba by było zregenerować. Ja nie mogę, nawet tam wypaliło te krótkie ścieżki. Nawet tutaj, o tu. Szaleństwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem drutów trzeba pociągnąć. Robić to teraz czy później? Kurde, ten materiał naprawdę będzie miał kosmiczny czas. No nic, spróbuję to... Właśnie nie wiem, teraz jestem... Mam znak zapytania, czy jest sens teraz w to brnąć. Najwyżej zrobiłbym to poza kamerami, a wam bym później napisał, czy to w ogóle zadziałało, bo nie mam takiej wiedzy. Teraz, no nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Cynkę naokładamy. Pyk. No i trzeba po prostu 8 drucików puścić, nie? Żeby to gniazdo lanu mogło z powrotem wrócić do gry. Mostek jest zmieniony. A, no jeszcze oczywiście elementy z tej strony. No bo to... Ha, patrz, tu kolejne są ścieżki popalone. I ja nie mogę. Patrzcie. To jest... Nie miałem takiej konsoli jeszcze. Jak boom, cyk, trąba, po burzy jeszcze aż tak nie było. No, o, tu jest via. Kurde. Czajcie? Ta ścieżka idzie do tej. Ta idzie do tej. I tak samo te linie są wyjarane. Szaleństwo. Totalne szaleństwo. Ok, to zostawię sobie na później. Więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie dowiedzieć się, czy to ruszyło. Natomiast teraz. Teraz to... Większość rzeczy jest uzupełniona. Dajmy trochę więcej pasty. Odpalmy ją. Kto wie, może ona zatrybi. Może da obraz. Tak samo pytanie, co z tymi diodami? Diodami LED. Dlaczego one nie świecą? Ale jest spora szansa, że tego pioruna po prostu poszło na diody LED i trzeba by wymienić tą płytkę. Ewentualnie konsola była kombinowana przez kogoś i spaliło diody. Ale tego nie wiem na ten moment. Te rzeczy ustalimy później, bo ta naprawa skończy się na 2 godzinach, a to już szaleństwo. Totalne. Upload, słuchajcie, wiecie w ogóle, ile taki materiał zajmuje? Gigabajtów? Jeżeli on będzie trwał, nie wiem, godzina 30, to już za 2 minuty wręcz, to już z automatu zajmuje blisko 45 GB. Weź potem wyślij 45 giga do YouTube'a, to raz, a dwa, oni muszą przemielić ten materiał, przetworzyć go i to przetwarzanie często trwa 2 godziny, 3 godziny, zależy o jakiej porze jest to wysyłane i dopiero wtedy można go upublicznić na YouTubie, bo to nie jest tak, że za każdym razem nagrywam materiał, wrzucam i on jest za pół godziny. Nie. Im dłuższy materiał, tym dłuższe przetwarzanie, więc to jest na minus. Dobra, wkręcam klampa. Najważniejsze rzeczy. Czy ja mam do tej konsoli dysk twardy? Chyba nie, więc niedobrze. Nie jestem przygotowany do tego. Gdzieś tam ten dysk jest odłożony, ale najpierw sobie to podłączymy. Bo obraz to jest punkt wyjścia, nie? Nie ma obrazu, to ta naprawa musi być wtedy przerwana już nie tym rzutem i wtedy wrzucę to, co się nagra do dzisiaj. Bo mózg mi zaczyna parować. Pyk. To wszystko na bok. Sprawdźmy, czy będzie dobrze. Kabel HDMI. Pyk. I zasilanko. Tasiemki podłączyłem? Podłączyłem. Wentylator wpięty. Dobra. Próbujemy ją włączyć. Jeszcze tak. Antenki na bok. Odpalamy. 3, 2, 1, go. Kręci wentylator. Czekamy,
na monitor, żeby wzbudziła się niebieska... Wzbudza się dioda, wzbudza się, może będzie obraz. Come on, daj obraz, daj obraz. No, patrzę na monitor. Wiecie, nie jest wpięty dysk twardy, więc ona wskoczy do recovery z informacją, że cannot start, nie można uruchomić konsoli, bo nie wykryto dysku twardego. Brak sygnału. Chyba pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Nie? Nie gada. Kurde, może gniazdo HDMI jeszcze, nie wiem. Skoro piny były wypalone. Nie gada. Nie. Byłem niemal pewien, że zagada. Nie. Nie będzie dobrze. Nie. Nie, 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 nie. No! No! Idę po metrówkę USB HDMI. Sprawdzę, czy 5-woltowa linia startuje, więc zaraz wrócę. Mam dysk i mam metrówkę HDMI. Podpinam ją po to, żeby sprawdzić, czy linia 5-woltowa w ogóle wystartuje, bo tego nie sprawdziłem w pierwszym locie. Niedobrze. Ale jest szansa, że może nie zapali się, więc tu jeszcze jakiś dodatkowy problem. Wpinam. A niestety świeci się niedobrze. Kurde, niedobrze. Coś jeszcze jest zwalone. Wiecie, jaki jest problem? Tam ta jedna linia od diody była wypalona. Jest szansa, że nawet kolejne linie, które idą bezpośrednio z gniazda HDMI, są wypalone, nie wiem, nawet wewnątrz laminatu. To było mega walnięcie. Ja pierdzielę. Tyle ścieżek od LAN-u popaliło. Od HDMI jedna, mówię, widoczna ścieżka wyjarana. A może być... tego więcej. Ajajaj. Kurde, już się cieszyłem, że będzie obraz, no a to na razie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Chociaż tak, zmierzmy sobie cokolwiek teraz, może nawet na... Włączmy tą konsolę. Wystartowała? Wystartowała. Włączyła się konsola. Zmierzmy napięcia, co się pojawia w ogóle. 5 V na tej diodzie jest. Na tej diodzie, oho. Czekajcie, bo... Cyk. Mierzymy drugą diodę. 5 V jest, niestety. Szkoda. Ej, bo konsola się wyłączyła. Włączyła się ponownie. Reset zrobiła. Aha, no dobra. Już się wystraszyłem. Co mnie straszysz? 5 V też jest, ok. Na tej diodzie mamy 3,3 V. Bezpiecznik z dwóch stron ma 5 V. 2,1. Tu myślę, że odpowiednio. 2,4 też jest ok. Jeszcze raz podepnę kabel HDMI. Jest jeszcze szansa, że te gniazdo HDMI, które no, wygląda niby spoko, może faktycznie ma wyjarane piny. Jest jakaś taka mała szansa na coś takiego. Już tak sprawdzę, może czegoś, coś jeszcze mi umknęło, czegoś jeszcze brakuje. To jest płyta NVB. Szukamy NVB. Ja tutaj będę wyciągał te płyty jak króliki z kapelusza. Tu nic nie ma, kondensator, dwa rezystory, trzy diody. Nie, obrazu nie ma. Niestety. Kurde. Tyle walczyć, nie? Godzina 30, a to... Aż się człowiekowi wierzyć nie chce. A zasilanie transmitera, czy w ogóle się pojawia, żeby nie było? 1 volt jest. 1,1 też jest. 2,4 jest. Właśnie to są te trzy linie, z tego co pamiętam, które wchodzą w ogóle na transmitter. 1,2,4, 1,1 i 1,0, jakoś tak. Tak. Ten
ogólnie, jeżeli chodzi o zasilania, jest w porządku, natomiast obrazu nie mamy. Powiem wam tak, jestem już mocno zmęczony tą naprawą, kurde, ale no aż mi się no... Zaczyna mnie wkurzać to, bo nie działa, nie gada, kręci, reaguje na wyłączenie, czyli teoretycznie już mało brakuje, żeby ona zagadała, no centralnie. Aż mnie głowa trochę boli. No, czerwony też jestem. Ze złości między innymi. Tak jak w FIFA 2004, morale mi upadają. Coś jeszcze może przeoczyłem, jakiś rezystor. Może coś jest spalonego, a nie zauważyłem. Więc sprawdźmy, sprawdźmy. Ostatni raz. Jak na sucho znajdę, no to ok. A jak nie, lipa. Chodź, minionek. Co tu jest, kurde, nie tak? Właśnie, może filtry gdzieś... Słuchajcie, poczekajcie. Nie na wariata, nie na wariata, Spox. Skup się, bo za chwilę... Ja pierdzielę. Kurwa. Jest. Widzicie to? Ja pierdzielę. Ścieżka jest wypalona. No nie wierzę. Jak bumcyk trąba. Ta ścieżka była wypalona w dwóch miejscach. No cud nad Wisłą. Ja pierdzielę. To jest pin numer 17. Patrz. Ta ścieżka jest wyjarana. Ja nie mogę. To są kabarety. Autentico. Kabarety. Kabarety. Takie rzeczy mi się nie śniły, że będzie po burzy aż tyle problemów. A jednak. No nic. Wstawmy jeszcze jeden drucik. Sprawdzimy. O, come on, baby. Moment, bo 340 stopni na grocie, ale widzicie, on tego laminatu nie chce za bardzo ruszać. Jeszcze raz przykładamy cynkę, pyk i tutaj. Dobra. Po nosie się musiałem podrapać. Powiem wam tak, jak ta konsola ruszy, to uznam, że warto było nagrywać tak długi materiał, który będzie praktycznie, no nie będzie cięty, tylko będzie miał pauzy. Bo to jest ten kanał bez pauz. Czy tutaj jeszcze może być gdzieś jakiś fuck up? Ciekawe, czy ktoś z was zauważył tą dziurę w momencie, kiedy ja tam gadałem, tłumaczyłem, pokazywałem. Czyli już ktoś zauważył to. Przyznajcie się, że był taki mądry. No bo no ja tego nie widziałem. Te diody, no jeszcze tak, możemy zmierzyć w razie czego dwa czarne kondensatory. Sprawdźmy, jaka jest ich rezystancja, żeby nie było. 1 kOhm, czyli ok, nie jest zjarany. Drugi ma 4,4 kOhm, myślę, że jest jak najbardziej ok. Ta linia 3,3 MHm, reszta, wszystko już jest gitara. Jeszcze filtry, zmierzmy, czy mają przejście 0,8 Ohma. Mogę wam to pokazać na sam koniec, bo to jest mega istotne. Jeżeli nie będzie przejścia na filtrze, to i tak nie zagada. Tutaj nie ma bata, żeby działało. Więc kurde. Jeszcze szybko, 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 szybko. Taki będzie szorcik dzisiaj. Znowu dopisali komentarze. Ej, gościu, chyba ci się pomyliły nazwy kanału. A ja powiem, serio? Kurde, jak na to wpadłeś? Wiem, jestem uszczypliwy, arogancki dziad, kielecki rzeźnik. Ale albo trzeba mnie, nie no, nie będę tak myśleć, albo mnie trzeba pokochać, albo znienawidzić. Nienawidzieć, tak? Bardziej to działa w małżeństwie chyba. Ale coś w tym jest. Dobra, wszędzie mamy przejścia.
te równoległe linie po jeden ohm mają. Natomiast na skos powinny mieć w granicy 17 kiloohmów. Na ostatniej parze zawsze jest oczywiście mniej, bo to wynika z tego, że poprawnie jest podlutowany transmitter. No dobra. Bez kitu jest szansa. Jest jeszcze szansa, że to zagada. Już tak... Już byłem na nie. Byłem na nie. Natomiast w tym momencie jestem bardziej na tak. Zmienia mi się ten, już głowa mnie boli, jak pogoda mi się zmienia. Raz gadam tak, raz tak. No ale kto wie, no. Jedna ścieżka, nie? Jedna ścieżka. Daj to, kurde. Co za konsola, co za konsola, how dare you. Teraz tak, clamp, dawaj, spust, dawaj. Niech to się skończy dobrze. To musi się skończyć dobrze. Nie no, ostatnie podejście dzisiaj. W razie czego jutro też jest dzień. Najgorsze jest to, że jest godzina 19, a ten materiał, ja nie wiem, czy on na 21 będzie na YouTubie. Zobaczymy dzisiaj. Jak będę kończył, powiem wam dokładnie, która jest godzina, bo tam do 19 zostało parę minut. To wpięte. Zasilacz. Come on, dawaj. O, ten kabelek, cyk. Ej, spokojnie. Jeszcze raz upewnij się, że bolce są na miejscu. Nie pasuje. Czego tutaj coś ci skosuje? Szkurde. Bez sensu to jest. O, teraz. Wyskoczył. Co jest grane? Kurde. Czekajcie. Spokojnie. Pośpieszyłeś się i znowu cię w bambuko robi zasilacz. Czekajcie. Trzeba to zrobić tak jak zawsze. Nie na wariata. Tylko normalnie, po ludzku. To podpięte, cyk. Te blaszki są na swoim miejscu. To jest ok. Tyle razy to dzisiaj wpinałem, a na ostatni raz, na ostatnią próbę oczywiście będzie mnie to denerwowało, bo może, tak? O, od razu weszło, panie, kurde, cyk, myk, pyk. Ok. I jeszcze... To jest przód, to jest tył. Dysk twardy. Dysk twardy jest w tym miejscu. HDMI. Ostatnia próba dzisiaj. Bo nie dam rady. Po czymś takim to trzeba wyjść, przejść się kilometr, nawdychać się powietrza. Jak nie zadziała. A jak zadziała, to tylko pół kilometra z buta. Dobra. Topnik na bok. Palimy ją. Próbujemy. 3, 2, 1, go. No i patrzę. Mam nadzieję, że się pojawi obraz. Patrzę tam. Pojaw się PlayStation. Proszę cię. Kurde. Godzina 40. Kosmicznie długi materiał. No. Proszę cię. Daj obraz. Daj obraz. Przełykam ślinę. Nie da obrazu. Kur... Nie da? Ale monitor się wzbudził. Kurde. No nie, no. Jestem już bez kitu zmęczony, zrąba... Jest obraz. Dała obraz Dida. Kurde! Czyli nie można uruchomić PS4. Przytrzymała mnie Franca. Jak mogłaś? How dare you? To teraz tak, szybko pada. Już pada.
do PS4. Mam nadzieję, że właśnie, żeby kontroler USB jeszcze działał, ale mrugał, pendrive to powinien działać. Dawaj, zapal się na pomarańczowo, o. Pamięć, podłącz pamięć USB z aktualizacją wersji Soft 850? Ty! Ta konsola chce firmware taki, gdzie można w razie czego tuningi robić na tej konsoli. A ja mam tu pendrive'a. Anuluj. Może ona się zrestartuje i da obraz, bo ten dysk pochodzi z tej konsoli, więc może jak ją 3 razy włączę, ona zatrybi. Ej, no. Szkoda by teraz było ją aktualizować. Chciałbym się pobawić w sumie na jakimś tym custom firmware'ze, tak dla celów naukowych, bo nigdy nie dotykałem CFW dla PS4 Pro. Nie wiem, jak to w ogóle działa, czy działa, jak działa. No włącz się. Dobra. Startuję. No. Jest PlayStation znaczek. Kurde, jest szansa, że się włączy do głównego menu. Ty franco. Uff. Daj obraz do głównego menu. To będzie taka ulga. Słyszę, jak dysk chrobocze. Wy tego pewnie nie słyszycie, ale... Patrz. Jest to obraz, wchodzi do głównego menu. Ach. Kuba Hajduk. No to mamy jakiegoś Kuby. Konsolę. Oni nam sprzedali konsolę. Utwórz użytkownika, więc tamte profile wiadomo zostaną usunięte. Konsola będzie sformatowana, więc to zostanie ogarnięte. Ja jeszcze na sam koniec tylko sprawdzę, czy jest sieć bezprzewodowa, bo LAN i tak nie działa, bo brakuje rezystorów i regeneracji ścieżek, więc sprawdźmy, czy w ogóle Wi-Fi zadziała. Gdzie to się klikało? Minionek, chodź tu szybko. Szybko, Minionek, sieć. Skonfiguruj połączenie, użyj Wi-Fi, cyk. Łatwe, nie wiem czy łatwe, chyba łatwe. Albo niestandardowe. Ej! Kable od Wi-Fi są odpięte. Ale widzi sieć, jest. Wielki Elektronik 5 wykrywa sieci. Dobra, słuchajcie, udało się. Jest to mimo wszystko najdłuższa naprawa na tym kanale. Godzina 47 łącznie nagrywania. Więc jak widać, da się naprawić taką konsolę. Czy się opłaca? Dla serwisu, dla klienta? Nie, bo czas pracy to jest kwota X, koszt części to jest kwota Y. Łącznie za coś takiego to jest ponad 1000 zł lekko, bo to same części plus robocizna, to mówię, 1000 jest niewyjęty, to się nie opłaca, bo za podobne pieniądze kupujemy drugą taką samą konsolę. Dla mnie ciekawostka pod tytułem regeneracja ścieżek, wymiana mostu, wymiana transmitera, spalonych rezystorów, diod. Fajnie, a na koniec końców mam konsolę, właśnie, sprawdźmy w głównym menu, gdzie ona jest. Gdzie to pokazuje? System. Informacje o systemie, muli, tak jest, 850 soft, czyli jakiś tam ciekawy do celów naukowych, jak znalazł będzie, więc pobawimy się z całą pewnością. Słuchajcie, jak się materiał podobał, to poproszę Was o łapkę w górę, za mój trud, za to, co dzisiaj tu odstawiłem. Jak się nie podobał, napiszcie dlaczego, co było nie halo, czy był za długi? Oczywiście, że był za długi. Myślę, że mało kto będzie chciał oglądać jakiegoś wariata godzinę 50, który odprawia jakieś szamańskie rytuały, no ale może parę osób się znajdzie, więc jeżeli ktoś obejrzał też cały materiał, napisz mi komentarz, czy obejrzałeś cały ten materiał, bo zobaczymy, jak YouTube to liczy, czy kłamią, czy nie kłamią, bo tam statystycznie chyba 20% ludzi ogląda filmy w całości. Jakoś tak, nie pamiętam. Nieważne, bo jestem tak zmęczony, głowa mi aż boli. Jeszcze raz, dzięki za uwagę. Był z Wami Spox2 i widzimy się przy kolejnej, równie pewnie porąbanej akcji jak ta. Do następnego, cześć, hej.